Dobra, drzwi poprosimy. Już. Dobry, witam. Mamy tam pauzę. 19 minut. Na miejscu mamy. Chciałem na ręce pana naczelnika przekazać taki oto prezent, a mianowicie poświęcony obraz błogosławionego księdza Jerzego, którego maksymum było zło, dobrym zwyciężaj. Jest on patronem spraw trudnych, ale nie beznadziejnych. Sprawy kolejowe są trudne, ale jak widać można je z pożytkiem dla społeczności lokalnej załatwiać. Czego życzę bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Obiecuję, że będzie wisiał na honorowym miejscu. I dobrze bym powiedział, że sprawy są trudne, ale wszystkie do rozwiązania są. Wszystkie są do rozwiązania. Mam nadzieję, że w dzisiejszy dzień zrobimy taki kroczek w kierunku rozwiązania pewnych kolejowych naszych problemów. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. A gdzie masz swoich tych kolegów? Idą. Idę, panie. Zabrakło na kolana. Starosta, wielkiego przyjaciela kolei. Aj, witam. Cześć. Dzień dobry. Witam. I wyrazić taką nadzieję, że takie motoraki będą już regularnie za jakiś czas jeździły. A wszystkim, którzy do tego się przyczyniają i przyczynili, bardzo dziękuję. I swojego wsparcia będziemy udzielali przez cały czas. Dziękuję bardzo. Brawo. I zapraszam do takiej skromnej degustacji. Oj kurczę, dziękuję. Panie pośle, 7 lat. 7 lat. To jest... Nie, nie z powrotem. Ale wszystko dobrze, tempo dobre. Tak i u was, nie? Praca i praca. A jest Pysiu? Sobota, niedziela. A jest Pysiu? No i zakasujemy rękawy i do dzieła, tak żeby w styczniu pojechał pierwszy pociąg sezonowy już tutaj. Mamy nadzieję, że tak będzie. Regularny, no. Sezonowy to pojedzie za 2 tygodnie. Tutaj mamy terminal wybudowany niemałym wysiłkiem Rzeczpospolitej Polskiej. Terminal odpraw kolejowych w Krościenku i no szkoda by było, żeby ten terminal nadal stał i tylko był pomnikiem dawnej chwały, można by powiedzieć. Chcielibyśmy, żeby ten terminal znowu ożył i myślę, że tutaj z panem posłem uśmiechamy się do państwa z takim przekonaniem, że dołożymy starania, aby tak właśnie było. Mariusz Błaszczak, Warszawa, 23 czerwca 2017 roku.
Pan Jerzy Zuba, pełnomocnik burmistrza Zagórza do spraw kolei, koordynator projektu Karpackiej Kolei Euroregionalnej, radny powiatu sanockiego. Szanowny panie pełnomocniku, bardzo dziękuję za zaproszenie na inauguracyjne przejazdy Karpackiej Kolei Euroregionalnej. Niestety, ze względu na liczne obowiązki związane z wykonywaniem zadań ministra spraw wewnętrznych i administracji, nie mogę razem z państwem wsiąść do pociągu nie byle jakiego. Takie projekty, jak zainicjowana przez pana pełnomocnika idea Karpackiej Kolei Euroregionalnej, pozwalają wierzyć, że dobrodziejstwo rozwoju transportu publicznego otwartego na potrzeby mieszkańców i turystów przybywających do tego zakątka Polski i pogranicza trzech państw stanie się szerszym udziałem. Ufam, że rozwój Karpackiej Kolei przyniesie ułatwienia w przekraczaniu granicy, otwierając nowe możliwości dla transportu kolejowego i odciążając drogowe przejście graniczne. Kończąc, przesyłam na pańskie ręce pozdrowienia dla wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt, deklarując życzliwą otwartość na współpracę. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczyk. Dziękuję. І я переконаний, що ми, запустивши такий потяг, зробимо добру справу, навіть не тільки для себе і для тих людей, які живуть сьогодні, а для тих людей, які прийдуть після нас. Я хочу подякувати нашим польським друзям, нашим польським колегам за цю ініціативу. І я переконаний, пане Андрію, що ми обов'язково з української сторони рушимо цю справу вперед і реалізуємо. Дякую вам. Dziękujemy za już i prosimy o... Panie Kulow, mówi, że czas na poczęstunek. Ja już za dużo. A, okej. Okay. Prosimy bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Zając naprawdę duża pomoc. To jest ten człowiek, który teraz podpisuje. Panie Wojciechu, dziękuję serdecznie. Prosimy. Widziałem właśnie. Ja przed nim widziałem właśnie. Już jest z góry teraz. A.